tego właściciela. A wie pan, a młodzież jak to młodzież. Czyli to normalnie było zamieszkane za komuny, tak? Tak, oczywiście. Myśmy tu więcej rodzin mieszkało, no ale akurat my dwie rodziny, co na samym końcu, żeśmy się stąd wyprowadzali. Aha. I gdzie pani mieszkanie dali, gdzieś tam? A to ja tam... Bo tu widać, że jakby część była za Niemca zwalona, a część nie, bo takie nowsze coś. Nie, wie pan co, bo to jeszcze, jak pan mówi, za komuny, to tamto skrzydło praktycznie było wyremontowane. Zostały sprawy wykończeniowe. Aha. Te freski, nie freski, wszystko. A później jakoś się tak rozleciała ta brygada. Także dotąd to było praktycznie, te stropy to było robione tam. Tu, jak ta rynna tam, to chyba do tamtąd było aha. robione, bo tu jeszcze ludzie mieszkali, jak oni to remontowali. No później się to, jak to rozleciało, no tak. Stalina oddała do państwa i... A już dwóch wisielców tu mieliśmy. Tak? W tamtym roku, tak. A gdzie oni się powiesili? W środku, nie? W środku, no. Ale gdzieś tam na wieży, czy...? No to na tamtym skrzydle, na tamtej, koło wieży. Aha. A drugi na tej wyremontowanej części tamtej. No. To już teraz to straszy. Proszę? Teraz już straszy nawet. Nie, nie. To taki na dwóch nogach, wie pan, co straszy. No dobrze, to dzięki. No. Jadę do Głuchowa z powrotem. To Wnusia? Tak, Wnusia. Jak ma na imię? Emilka. Emilka, dobra. To nic, dziękuję bardzo, że chciało się pani tam chwilę czasu poświęcić. Piesek też grzeczny, widzę. To gdzieś jeszcze dalej pan jedzie fotografować? A wrócę do Głuchołaz na obiad i potem zobaczę. Dobra, jeszcze raz dziękuję pani serdecznie.